Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy drugą rundę rewanżową, tak jak inaugurację, od remisu. Zawsze z Lechem są trudne mecze, w sensie takim, że musimy też mocno tutaj tak podchodzić taktycznie do tego, żeby sporo atutów zniwelować przeciwnika. Tak też było w tym meczu. Pierwsze minuty pokazały, że było trudno i na pewno z minuty na minutę te nasze sytuacje też gdzieś się tam pojawiały, ale było nam, mówię, ten początek był trudny, ale zespół grał solidnie, szczególnie w defensywie, bo wybranialiśmy się z dobrych sytuacji, znaczy z trudnych sytuacji, a myślę, że już w drugiej połowie było widać też, że potrafiliśmy stworzyć sytuację, bo i Wojtek trochę miał fajną i stały fragment. To coś, co dawało nam też nadzieję, że możemy tutaj wygrać ten mecz. Jest remis, patrzymy na kolejne spotkanie, które mamy wyjazdowe w Gdyni i będziemy czekać na kolejny mecz i na to, żeby też nasza kadra, szczególnie dzisiaj było też widać, że zabrakło nam i Grześka Barana i Petera Bućko, bo to są kartki. Te kartki praktycznie tu się kasują i myślę, że następny mecz będzie trochę większe pole manewru, z czego się bardzo cieszę.